Co prawda każda nasza podróż, jakie mówię, jest to podróż poprzez wieki i poprzez historię, ale dziś czeka nas coś niezwykłego. No dzisiaj specjalny zamek przede wszystkim. Zamek, który zwany jest drugim Wawelem. Zamek Pieskowa Skała. Cudowny, królewski zamek. Ale pojedziemy też do zamku, który jest specjalnym zamkiem dla Kazimierza Wielkiego, bowiem zamek ten został zbudowany na cześć jego ojca, Władysława Okietka, który w okolicach ojcowa w jaskini ukrywał się przez całkiem spory okres czasu. I pojedziemy w końcu do zamku rycerskiego, mało znanego zamku w Bydlinie, który z czasem stał się obronnym kościołem. Zobaczymy, co po nich zostało. Zobaczymy, co po nich zostało i opowiemy legendy, które z nim są związane. Górujący nad jednym z najpiękniejszych zakątków Jury, bo nad Doliną Prądnika zamek, na kartach historii pojawia się już w roku 1315. Wymieniono go w dokumencie wydanym przez Władysława Okietka. Miał strzec drogi łączącej Kraków ze Śląskiem. I taką rolę wyznaczył mu też syn Okietka, Kazimierz Wielki, zamieniając go w pierwszej połowie XIV wieku w królewską warownię, wzniesioną na cyplu skalnym i stromym na niedostępnej skale zwanej Dorotką. Nie bez powodu. W poprzednim odcinku obiecał nam pan zamek wyjątkowy. Królewski, prawda? I proszę, jesteśmy na Królewskim Zamku. Zamek Pieskowa Skała, jeden z najpiękniejszych na szlaku Orlich Gniazd. Zamek, który miał swoich gospodarzy już bardzo wcześnie. No, początki zamku Pieskowa Skała to tak naprawdę XIV wiek, 1315 rok, ale to podobno nie w tym miejscu i nie ten zamek, tylko trochę inny, który był niedaleko stąd. Natomiast ten zamek, królewski zamek, budowany w czasach Kazimierza Wielkiego, no to prawda XIV wiek, a ten kształt zamku Pieskowa Skała to tak naprawdę budowy, przebudowy, rozbudowy tego zamku na przestrzeni wieków. I szlachetne rody. Zamek Pieskowa Skała przede wszystkim związany jest z rodem Szafrańców, a to mi coś przypomina. Bo nie wiem, czy pani wie, skąd się bierze nazwisko Szafraniec. No, z takich pięknych włosów jak pani, prawda? Szafranowe włosy. Stąd przyjęli nazwisko Szafraniec, tak ich po prostu nazywano. A historia zamku Pieskowa Skała to oczywiście Piotr Szafraniec, jego syn Piotr Szafraniec, jego wnuk Piotr Szafraniec. Tych Szafrańców było bez liku. Oni zbudowali potęgę tego zamku. Jeśli wierzyć przekazom, to byli tacy, którzy się zajmowali również i magią. No, byli banici i byli tacy, którzy napadali kupców, którzy z Krakowa jechali do Poznania czy też do Wrocławia. Jeden nawet, Krzysztof Szafraniec, został ścięty pod wieżą senatorską na Wawelu. Każdy z odwiedzanych przez nas na Jurze Zamku ma swoją historię. Ale skąd ta Pieskowa Skała? No tak, Pieskowa Skała oczywiście związana z legendą, ale fakt też mówi o tym, że właścicielem Pieskowej Skały był niejaki Piotr. A Piotr w języku staropolskim to po prostu pieszko. W związku z czym ta skała Pieszki to nic innego jak Pieszkowa Skała, a od Pieszkowej Skały do Pieskowej Skały to już tylko krok. Stąd nazwa Pieskowa Skała. Jak przystało na zamek jurajski, pewna jakaś piękna białogłowa też się tutaj znajduje. No, przede wszystkim musi być legenda. Jest piękna legenda o Pieskowej Skale i o Dorotce. Dorotce z rodu Topolczyków, pięknej młodej kobiecie, która musiała wyjść za starego Szafrańca. Nudziła się na zamku i jej nawrzeczony dawny przyjeżdżał na zamek ją odwiedzać. Pewnego pięknego dnia stary Szafraniec złapał ich in flagranti i narzeczonego kazał rozedrzeć końmi, a swoją żonę zamknąć w wieży zwanej od tego czasu Dorotką. I ta wieża, która stała właśnie na tej Pieskowej Skale, dlatego pojawia się w legendzie, bo ponoć wierne psy Dorotki nosiły jej, wdrapując się po tej
Strowej Skale jedzenie, aby nie umarła z głodu. Stąd druga legenda o Pieskowej Skale i o pochodzeniu nazwy Pieskowa Skała. A skoro o legendach mowa, to podobno ciekawa historia jest związana też z tymi maszkaronami. No, te maszkarony to tak naprawdę fakt, bo to bratanek Hieronima Szafrańca, który był ożeniony z córką Zygmunta Starego, dokańczając budowę, czy też rozbudowę Pieskowej Skały, kazał umieścić na ścianach właśnie maszkarony, które miały mu przypominać jego przyjaciół. I podobno każdy z nich przedstawia jednego przyjaciół Stanisława Szafrańca. A ten nad nami to ma być podobno on, a ta obok to jego żona. Nieprawdopodobna kobieta, prawda? I taki był Stanisław Szafraniec, o którym pisano, iż w Pieskowej Skale zamek wspaniały wystawił, ogrody zasadził, stawy i zwierzynce założył. Zamek miał też i takich właścicieli, którzy otoczyli go obronnymi fortyfikacjami. Obwarowania te jednak okazały się niewystarczające, bowiem w roku 1655 zamek nie zdołał oprzeć się atakowi wojsk szwedzkich. Szwedzi zdobyli go, zniszczyli i ograbili. Wielu go potem odbudowywało, przebudowywało i ozdabiało. Dlatego przetrwał. W zasadzie ojców do tej pory znaliśmy wyłącznie z opowieści o jaskini, w której ukrywał się Łokietek. No a tak, tu? Ale to mamy dobrego syna, prawda? Kazimierza Wielkiego, który to dla ojca wybudował ten zamek, a właściwie z pamięcią o ojcu, Castrum Occe, czyli ojców. Z zamkiem tak naprawdę związanych jest również kilka ciekawych historii. No chociażby sławny Jan Mężyk, rycerz, któremu to ojców został nadany przez Władysława Jagiełłę. Jan Mężyk to ten, który 15 lipca tłumaczył królowi Władysławowi Jagiełłę posłanie niemieckich posłów pod Grunwaldem. I za to dostał zamek, nagrodę. Ciekawa historia związana z ostatnim królem polskim, Stanisławem Augustem Poniatowskim. To przypada na czas, kiedy właścicielem zamku był chyba Teofil Załuski. I król, który przyjechał wtedy odwiedzić tą rodzinę, podobno tutaj w Ojcowie trzymał do chrztu córkę właśnie Załuskiego. Czy zamkowi udało się uniknąć zniszczenia w okresie potopu? No, o dziwo, Szwedzi nie zburzyli zamku ojców, a to z tego powodu, że mieli tutaj po prostu magazyn. Bardzo blisko Krakowa, w niedostępnym terenie, więc nie musieli go niszczyć, bo go po prostu używali. Podobno wciąż trwają wykopaliska archeologiczne. I może znajdziemy tą studnię, która podobno miała mieć 40 metrów głębokości i ona powodowała to, że zamek mógł przez wiele, wiele dni przetrzymywać oblężenie. I stąd takie dobre miejsce na magazyn dla Szwedów. Leżące na szczycie skały ruiny zamku ojców po raz pierwszy wymieniono w 1370 roku w dokumencie pierwszego burgrabiego zamku o imieniu Zaklika. Ale już 15 lat później zamek został za 500 grzywien oddany w dzierżawę. Władali nim znani z Pieskowej Skały Szafrańcowie czy z ogrodzieńca Bonerowie. Miał i królewskiego właściciela. Po 1536 roku zamek przeszedł bowiem w ręce królowej Bony Sforcy, do której należał przez 20 lat, aż do czasu wyjazdu królowej do Włoch. Powstanie niewielkiego zameczka w Bydlinie ginie w mrokach dziejów. Według niektórych badaczy fortyfikacja przez pewien czas należała do jednego z nieślubnych synów króla Kazimierza Wielkiego i kobiety o imieniu Cudka. Nazywano ich Jan Niemierza i Pełka. Po latach opuszczony zamek uległ ruinie, choć jeszcze w 1800 roku nieznany autor odnotował istnienie w ruinach wysokiej wieży górującej nad okolicą.
Dziś historii starają się przypomnieć to miejsce badania archeologiczne, dzięki którym odnaleziono fundamenty wieży bramnej czy krypty grobowej z dwoma pojedynczymi grobami wykutymi w skale. Odkryto też monety z królewskimi podobiznami Zygmunta III i Ludwika Węgierskiego. To też warownia jurajska, niewiele po niej zostało. No oczywiście, zamek Bydli. Pierwsze wzmianki o nim to już z 1389 roku, kiedy Niemirza Herbu Strzała, rycerz, był właścicielem Bydlina. Ale zamek o tyle ciekawy, że w pewnym czasie rodzina Firlejów zrobiła tutaj kościół. I tym kościołem, czy też zborem ariańskim, a później znowu kościołem katolickim, był przez jakiś czas, a nawet później, kiedy rodzina Męcińskich, właścicieli zamku Birów i zamku Bobolice, stała się właścicielem właśnie zamku w Bydlinie, funkcjonował tutaj kościół katolicki, obronny kościół katolicki. Dzisiaj tylko, niewiele. Tak, dzisiaj tylko ruiny przypominają o pięknym zamku kiedyś, pięknie położony tutaj na, z widokiem na okoliczne wzgórza. No a dzisiaj mamy przykład tego, co to znaczą ruiny. Co to znaczą ruiny, te, które są tutaj zabezpieczane cementem. Można się śmiać i mówić cementu medievalum jako metoda zabezpieczeń konserwatorskich. Przykro to wygląda trochę. Widzieliśmy dzisiaj zamki, które przetrwały wieki historii, ale i takie, których już za chwilę może nie być. No Bydlin, zamek Bydlin to właściwie ruina dzisiaj. Szkoda, bo to piękny zamek i piękny kościół, ale proszę zobaczyć, Pieskowa Skała, wspaniały zamek. Ja się cieszę i chciałbym też, żeby nasi konserwatorzy zabytków szli w ślady pana profesora Majewskiego i aby ruin na szlaku Olichniast było jak najmniej, a jak najwięcej zamków, które z tych ruin powstały. Zwłaszcza, że u turystów budzi to tylko i wyłącznie zachwyt. Prawda?